Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie tym razem z kuchni. Dziś spróbujemy zrobić papier czerpany, do produkcji którego przyda nam się kilka kuchennych akcesoriów. Do zrobienia papieru czerpanego potrzebujemy papierowych ścinków. Mogą być to ścinki niszczarki, to mogą być pocięte gazety. Ja akurat w domu miałam takie różnego rodzaju gazetki sklepowe, które normalnie pocięłam nożyczkami na takie malutkie kawałeczki. O, mniej więcej, zobaczcie, mniej więcej takie. Wrzucam je do miski. Do wykonania papieru czerpanego przyda nam się też taki robot kuchenny. Przyda nam się też wałek. Dwie deski. I jakaś ściereczka. Ja nie mam w domu niszczarki, więc wcześniej już przygotowałam sobie moje ścinki, nacięłam sobie gazety, które teraz trzeba zalać wodą. I dobrze by było, gdyby to była ciepła woda. Może to być wrzątek, ale pamiętajcie, jeżeli jest to taka woda gorąca, prosto z czajnika, dopiero co zagotowana, to poproście o pomoc dorosłych. Zalewamy sobie tak te nasze gazetki. O, tak. I najlepiej, żeby one sobie troszkę jeszcze namokły. Dajmy im trochę czasu. Wówczas blenderem ręcznym musimy je zblendować na taką papkę. Papierowa papka jest gotowa i te papierowe ścinki wszystkie są już dokładnie zblendowane. Przechodzimy do głównego zadania. Tutaj będziemy potrzebowali deski. Deskę przykrywamy ściereczką. Teraz tak, pamiętajcie, jeżeli zalewaliście papier gorącą wodą, to bardzo ostrożnie wkładajcie do tej masy papierowej później rękę, bo ona bardzo długo trzyma temperaturę, więc uważajcie, żebyście się nie poparzyli. Deskę przykrywamy sobie częściowo ściereczką. Bierzemy teraz troszkę naszej papki i tak ją troszkę odciskamy z tej wody, tak żeby jak najmniej wody nam w ręku zostało. I mamy taką papkę, układamy ją sobie na tejże ściereczce. O tak. Troszkę jak takie ciasto. Możemy ją delikatnie zwałkować. Ona się będzie przyklejała trochę do wałka, tym się nie przejmujemy. Delikatnie wałkujemy. I tak sobie nakładamy fragment po fragmencie. Przyklejamy, tak żeby nam potem może wyszła z tego taka kartka. Słuchajcie, ten nasz papier nie może być ani za gruby, ani zbyt cienki, ale żeby też nie było w tej naszej masie dziur. I słuchajcie, jak naszą kartkę mamy już tak mniej więcej wyłożoną, to teraz zobaczcie, ja ją przykrywam drugą częścią ściereczki, o tak, i na przykład ją delikatnie jeszcze wałkuję. W ten sposób ten papier mi się nie będzie przyklejał do wałka, a chodzi o to, żeby odcisnąć ten nadmiar wody, żeby pozbyć się wody i żeby został nam tylko papier. Bardzo delikatnie teraz, o. Ściereczki są dobre, bo one się tak nie przyklejają do tego papieru. Świetnie. Można jeszcze mocniej. Nie bójcie się użyć siły. No, widzę jak tutaj woda się wyciska. Normalnie postępujemy z tym papierem trochę jak z ciastem. Możemy, słuchajcie, jeszcze ten nasz papier przykryć drugą deską, docisnąć
Dociskamy, Nadmiar wody trzeba odcisnąć. Ok. Tak jest. Jeszcze teraz ją tak delikatnie odkryję. No i słuchajcie, teraz pozostało nam najtrudniejsze, czyli musimy poczekać, aż ten nasz papier wyschnie. Słuchajcie, mój papier czerpany, który przygotowałam sobie już wcześniej, wysechł. Także teraz sprawdzę, czy wszystko wyszło. Bardzo delikatnie się obchodźcie ze swoim papierem. O, tu jeszcze trochę przywarł. Papier po wyschnięciu wychodzi bardzo fajnie. Nie ma już takiego brzydkiego, szarego koloru. Robi się dużo jaśniejszy. Ten jest jeszcze nieco wilgotny, jest elastyczny. Myślę, że jak wyschnie, to zrobi się już dosyć sztywny. Ale polecam Wam, bardzo fajna zabawa, także zachęcam Was, róbcie, próbujcie i przesyłajcie nam Wasze efekty. To już wszystko, moi drodzy, dajcie znać, czy papier czerpany Wam się udał. Pa, pa!